Serwus, z tej strony Malinowy Nos. Przywiozłem z dziś z targu nowy surowiec, borówkę amerykańską i będziemy dzisiaj nastawiać z niej winko. Nie planowałem tego nastawu, ale będąc u dostawcy na targu dziś, miał akurat borówkę taką już lekko miękką, ale po 5 zł kilogram udało mi się nabyć 6 kg i z tych 6 kg, które tu widzicie, będziemy nastawiać winko. Także zaraz będę owoce mył, wylądują tutaj w czystym już pojemniku fermentacyjnym, może je lekko tuczkiem do ziemniaków rozgniotę, dodamy cukier, wodę, drożdże i będziemy fermentować. Ale zanim to nastąpi, to chciałem przypomnieć, że 18 września będę w Kielcach w sklepie Malinowy Nos przez cały dzień w sobotę od 9 do 15 na ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 22. Także zapraszam serdecznie, jak chcecie pogadać, przybić piąteczkę czy zrobić jakieś zakupy. W sklepie będą promocje na niektóre produkty i do każdych wydanych 100 zł w ten dzień będzie dama 5-litrowa w gratisie i jeszcze dodatkowo drożdże, albo winiarskie, albo gorzelnicze, także warto się pojawić w ten dzień. Jak będzie pogoda, to zrobimy też grilla małego, także taka mała imprezka będzie przy okazji przed sklepem. Także gorąco, serdecznie wszystkich zapraszam z okolic Kielc. Będzie niepowtarzalna okazja do spotkania się. A wracając do odcinka, przemyję te owoce. Mam nadzieję, że za dużo soku nie stracę, ale wolę chyba je przemyć. Krótko, bo krótko, szybko je wodą zmoczę. I wszystko tu ląduje, troszkę je ugnieciemy. I mówię co dalej. Tutaj przy okazji Wam pokażę te grzybki, które widzieliście, mi się już ładnie wysuszyły, także są już w słoju. A teraz suszę czosnek. Kupiłem dużo taniego czosnku i suszę, i kiszę, i mrożę. Kombinuję, jak tu sprytnie zachować czosnek. Także eksperymentuję. No i owoce mam już delikatnie rozdrobnione, one są miękkie, nie trzeba się przejmować. W międzyczasie się rozłożą i oddadzą wszystko co trzeba. I teraz do tych owoców będę dodawał cukier, drożdże, pożywkę i wodę. Z tych 6 kg będę chciał zrobić tylko około maksymalnie 10 litrów wina docelowo, już na gotowo. Nie więcej. Zdecydowanie nie, więc... I proporcje będą takie, że na początek teraz dodam około 2 litrów wody, w których rozpuszczę kilogram cukru. Czyli kilogram cukru rozpuszczę w 2, ewentualnie 3 litrach. W sumie nie wiem. Żeby ta pulpa była też miała możliwość fermentacji, bo jak jest samo gęste, to ciężko się to później działa. Więc dobra, 3 litry wody dam. 3 litry wody i ten kilogram cukru. No i pożywkę i drożdże, jakie macie, winiarskie, przygotowane.
też będą potrzebne. Także rozpuszczam cukier. Cukier zawsze najlepiej dawać rozpuszczony. Można go wsypać i mieszać, ale nie polecam. Rozpuścimy delikatnie podgrzewając wodę i jest super. Także rozpuszczam kilogram cukru w wodzie. Dolewam to, dodaję drożdże z pożywką. I właściwie nastawik będzie gotowy. No jak widzicie, rozpuściłem cukier, dodałem syrop cukrowy do owoców, drożdże z pożywką, wymieszałem i na chwilę obecną to tyle. Zobaczymy, ile jeszcze tego wina wyjdzie po odciśnięciu owoców, bo może nawet będzie mniej. 10 litrów może być za dużo, to wino nie chcę, żeby było wodniste. Zobaczymy, po odrzuceniu będę odciskał owoce, może 6 litrów. Z kilograma litr wina, żeby wyszło. Także to wyjdzie w międzyczasie. Jeszcze będzie druga partia cukru, do której już pewnie wody nie będę dodawał, tylko rozpuszczę w tym. I później odciskanie owoców i się okaże, ile wyjdzie. Tutaj jak widzicie, nie mam rurki na górze w tym wiadrze. Muszę zrobić otwór. Ale to się już zajmę tym poza kamerą. Także zrobię otwór, uszczelkę założę i włożę rurkę fermentacyjną, naleję wody. A póki co tak to zostawiam. No i cierpliwie czekamy. Pamiętajcie, że jak robicie takie nastawy z owocami, to jak fermentacja ruszy, owoce się będą unosić, więc mieszajcie tak, żeby te owoce pływały cały czas w płynie. Bo jeżeli kilka dni postoją te owoce nad płynem, to tam się zacznie pojawiać pleśń i wino będzie do wylania. Także jeżeli robimy z owocami, to na to trzeba zwrócić uwagę. W każdym winie. Targ, a ja już chyba na targ nie będę jeździł, bo zawsze coś przywiozę. A tutaj z tyłu są rzeczy do ogarnięcia i trzeba ponagrywać kolejne części, pozaglądać do tych win, które tu już są. Które nastawiam jakiś czas temu, bo one też się pewnie domagają. Ewentualnie zlanie z nadosadu czy do słodzenia. Tu nalewki też czekają. Ratafia, dereniówka. Też trzeba będzie je ogarnąć i się nimi zająć, także no targ już chyba nie pojadę, ale zobaczymy. Także zachęcam Was serdecznie do działania i eksperymentowania. A my widzimy się w sobotę w Kielcach. Servus!